Zacznę nie od dwóch książek, które nie bezpośrednio od nich, które są formalnym powodem mojej tutaj obecności, ale od tematu dnia dzisiejszego, który wydaje mi się pewnie ważniejszy, a który łączy się jak najbardziej z tematyką obydwu książek, bo jedna książka jest o dziejach Polski, których następną kartę właśnie dzisiaj piszemy, a druga jest o Putinie i głębszych źródłach jego agresji, których następną kartę właśnie obserwujemy. Otóż pozwolę sobie ustosunkować się do tych interpretacji, które tutaj zostały przedstawione, nie dlatego, że wiem coś więcej, bo oczywiście nie wiem, kto nagrał i po co, ale śmiem twierdzić, że hipotezy, które zostały tutaj odrzucone, niekoniecznie odrzucone być muszą. Padło tutaj jedno stwierdzenie faktyczne dotyczące sfery faktów, a nie hipotez, które na pewno muszę sprostować. Otóż pan redaktor Skwieciński, którego liczne teksty na temat Rosji bardzo sobie cenię, powiedział chyba przez roztargnienie, że to nagranie, które zostało dokonane, jest samo w sobie skandalem przez fakt, że w żadnym cywilizowanym kraju nie dochodzi do nagrywania osób tak ważnych. Przypomnę choćby niedawno, kilka miesięcy temu, opublikowane na YouTubie nagrania podsekretarz stanu Stanów Zjednoczonych, rozmowy bardzo pikantnej, powiedziałbym politycznie, z ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Kijowie, czy rozmowy zastępczyni, czy zastępcy, już nie pamiętam, przepraszam, co może zresztą jest politycznie poprawne, że nie pamiętam płci. W każdym razie kogoś, kto zastępuje Lady Ashton jako szefową dyplomacji europejskiej w rozmowie z ambasadorem Unii Europejskiej w Kijowie, Janem Tombińskim. Więc osoby ze szczebla najwyższego dyplomacji Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych są nagrywane i puszcza się te nagrania na YouTubie. Więc jednak można. Ale kto może? Nie każdy głupi może takie nagranie zrobić. Oczywiście te nagrania zostały dokonane przez Rosję. To akurat nie ma żadnej wątpliwości. Nikt inny, żaden Kulczyk czy biznesmen z Polski na takie nagrania sobie nie może pozwolić. Mówię to dlatego, żeby zwrócić uwagę jednak na hipotezę, że mogła za tą ujawnioną przez Wprost aferą stać inicjatywa rosyjska. To jest możliwe w podwójnym sensie, bo oczywiście, jeżeli wykonały to służby funkcjonujące w Polsce pod nazwą dawniej WSI, obecnie jakoś inaczej, to przecież jest to tak samo Rosja, tylko trochę dalej, o tak bym to powiedział, trawestując Norwida. I pozwolę sobie tutaj na krótką jeszcze polemikę i na tym zakończę odniesienia do spraw bieżących. A więc padł również argument, że z całą pewnością nie może to być Rosja, ponieważ i drugi argument, że nie odpala się bomby atomowej na początku, bo nic większego już potem nie można zrobić. Przepraszam bardzo, ale wystarczy odrobina wyobraźni, żeby uświadomić sobie, że są rzeczy bez porównania większe od tego, o czym mówią pan prezes Belka i pan minister Sienkiewicz. Zresztą w drobnym fragmencie tej rozmowy bardzo warto ją przeczytać wnikliwie. Kupiłem dzisiaj tygodnik Wprost, wyjątkowo ohydne pismo, ale... Bo przeczytałem dzięki temu, czy przez to przeczytałem również to, co było przed tekstem i po tekście, teksty pani Środy i innych tam autorów, mniejsza z tym. W każdym razie bardzo jestem ucieszony, że mogłem przeczytać to w całości, bo jednak w całości ta rozmowa robi niezwykłe wrażenie i rzeczywiście tu się zgadzam ze wszystkimi przedmówcami. Jest tyle ważnych w niej wątków, tyle interesujących w niej wątków, że jest to temat na analizę wielogodzinną co najmniej. Otóż pojawia się tam między innymi takie zdanie rzucone mimochodem. A co ma Rostowski ze Smoleńskiem? Nic, ale Tusk ma. Taki drobny fragment. I to jest ta bomba atomowa, która zawsze może być odpalona. Przecież z całą pewnością strona rosyjska dysponuje nagraniami ze wszystkich rozmów, które prowadził minister arabski ze stroną rosyjską w sprawie przygotowania wizyt prezydenckich.
choćby tyle, prawda? Oczywiście ujawniając te rozmowy, jednoznacznie ujawniłaby pochodzenie źródła. Natomiast rozmowy prowadzone w Polsce przez polskich urzędników dotyczące Smoleńska, czy przed wizytą w Smoleńsku, czy po tragedii smoleńskiej, no to oczywiście także jest w zasięgu możliwości służb rosyjskich przebranych w mundury polskie w Polsce, czy też służb rosyjskich, które nie przebierają się w mundury polskie, tylko funkcjonują oficjalnie jako rosyjskie. Przypomnę też, że warto w kontekście tej afery ostatniej uświadomić sobie, że przecież równo rok temu, właściwie rok i dwa tygodnie temu, została ogłoszona przez prezydenta Putina decyzja o współpracy Federalnej Służby Bezpieczeństwa ze służbą kontrwywiadu wojskowego w Polsce, prawda? Oficjalna współpraca została ogłoszona między FSB a SKW. No to myślę, że może to jest jakiś owoc tej współpracy. Po prostu no nie współpracuje się bezowocnie. Nie wiem oczywiście, czy tak jest. Wcale tak być nie musi, ale wykluczanie tego wydaje mi się nieroztropne. Nie mamy powodów, by wykluczać tę hipotezę. Ale pojawił się inny kontrargument wobec postawionej tutaj hipotezy, a mianowicie, i z tym kontrargumentem w części się zgadzam, że przecież Polska wcale nie przeszkadza obecnie tak bardzo Rosji na Ukrainie. I tu pełna zgoda. Oczywiście minister Sikorski robi dokładnie wszystko to, co jest wygodne dla Rosji na każdym etapie swoich działań. Premier Tusk podobnie. Nic nie zrobili takiego, co by przeszkadzało Rosji w realizacji jej planów na Ukrainie. Natomiast to wcale nie znaczy, więc z tym argumentem się zgadzam. Polska Donalda Tuska, polska dyplomacja Radosława Sikorskiego absolutnie nie przeszkadzają w niczym istotnym w polityce zewnętrznej agresji Władimira Putina. Natomiast nie jest tak, że w każdej sprawie Donald Tusk jest być może najwygodniejszym partnerem dla operacji, powiedziałbym, biznesowych strony rosyjskiej. I o tym wspomniał pan redaktor Janecki. Na to bym zwrócił uwagę. Otóż nie musi wcale chodzić o Ukrainę, o wielką politykę, ale chodzi o konkretne sprawy, o azoty. Panu Wiaczesławowi Kantorowi są potrzebne azoty, a oczywiście przez Wiaczesława Kantora są one potrzebne Rosji, żeby złapać za gardło jeszcze dodatkowo polskie rolnictwo. A może chodzi o coś innego, prawda? No nie tylko o to, żeby rząd szybko zrezygnował z tego, przy czym się jakoś dziwnie upierał. Na szczęście to na plus tego rządu można zaliczyć, mówię to bez ironii, że do tej pory nie sprzedał azotów, prawda? Ale ten rząd wykazuje się także innymi posunięciami, o których mowa jest także w tygodniku Wprost. Proszę na to zwrócić uwagę, tylko że w rozmowie pana Sławomira Nowaka, tej drugiej rozmowie publikowanej w dalszej części tygodnika. Otóż tam pojawia się jako bardzo ważny temat sprawa Świnoujścia. No przecież to, kiedy Świnoujście będzie otwarte i dlaczego odwleka się co rok o następny rok, to ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa Polski, dla możliwości złapania Polski i całego regionu za gardło przez szantaż naftowy. I to są sprawy, których też może dotyczyć takie delikatne upomnienie. No jeszcze warto odwlec o rok na przykład to Świnoujście, prawda? Bo w tym roku Rosja może mieć jakieś plany, w których otwarcie świnoujskiego portu mogłoby przeszkodzić. Portu, który choć częściowo uniezależniłby Polskę od szantażu energetycznego ze strony Moskwy. I no, może warto powiedzieć o paru innych cennych inicjatywach, które współinicjował minister Sikorski. Choćby most energetyczny Królewiecki, prawda, mający nas połączyć dodatkową zależnością od elektrowni atomowej, która ma być budowana na terenie obwodu kaliningradzkiego, żebyśmy sami nie musieli się tym kłopotać, budować swojej elektrowni atomowej, żebyśmy w ogóle nic nie musieli budować, tylko żeby Rosja nam tego dostarczała, co jest nam niezbędne, czyli prądu. W czasie ostatniego szczytu Trójkąta Kaliningradzkiego, którym my się tak bardzo szczycimy, zwłaszcza minister Sikorski, że jesteśmy jednym z trzech kątów tego trójkąta, właśnie to była sprawa najważniejsza.
ale nie było porozumienia w tej sprawie. Jakoś polska strona nie była entuzjastycznie nastawiona do dalszego uzależnienia od energii z Rosji. Więc może o to chodzi, żebyśmy przejrzeli na oczy i uznali, że jednak ten prąd z Królewca jest nam potrzebny, prawda, że nie musimy budować swojej elektrowni atomowej. I wreszcie z tym związana sprawa mostu energetycznego, który ma nas teraz połączyć w ramach pewnego projektu Unii Europejskiej z krajami bałtyckimi przez Litwę. Może to się da jeszcze jakoś zastopować, przeszkodzić temu. Podaję tylko pierwsze z brzegu przykłady spraw, na których stronie rosyjskiej może zależeć. Nie chodzi o politykę zagraniczną. Chodzi o dalsze uzależnienie Polski od konkretnych interesów, na których zresztą w dodatku konkretni ludzie zarobią. To też jest ważny powód. A więc mogą to być nawet, powiedziałbym, choć nie sądzę, nagrania o charakterze częściowo biznesowym, tyle że związane z biznesem znacznie wykraczającym poza granice Polski. Raczej jednakże sądzę, że może to być część szerzej zakrojonego planu, bardzo precyzyjnie wykonanego planu. Tu się znów nie zgadzam z tezą, że takie rzeczy to się robi jak cepem, prawda, jak młotem, że to jest nieprzemyślane, że ktoś zrozpaczony, przyciśnięty do kąta odpalił taką bombę atomową. W Polsce, gdyby to było ograniczone tylko do polskich aktorów, może ta interpretacja byłaby słuszna. Ale powtarzam, nie da się wykluczyć, że jest tutaj zaangażowana polityka zagraniczna i służby specjalne, które charakteryzują się nie krótkofalowym i nie mało precyzyjnym, ale długofalowym i niezwykle precyzyjnym działaniem. I tyle bym dodał jako pewnego rodzaju hipotezę, której nie należałoby wykluczać. Natomiast niestety zgadzam się z tą częścią, przepraszam, i na tym już skończę ten trochę niegrzeczny komentarz, bo już nie ma osób, które przede mną się wypowiadały, ale nie chciałem wtedy przedłużać tamtej części. Więc w ostatnim wątku jakby nawiązania do poprzedniej dyskusji, do już nieobecnych jej uczestników, chcę powiedzieć, że zgadzam się z tonem krytycznym wspólnym wszystkim trzem dyskutantom co do reakcji opozycji. Tak, ta reakcja jest skandalicznie słaba, nieprofesjonalna. Tutaj zgoda, chociaż popieram jednoznacznie wyłącznie Prawo i Sprawiedliwość i prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Ale tak nie można. Trzeba działać energicznie, stanowczo, bo chodzi nie o przyszłość PiSu, tylko o istnienie Polski. I w tej sprawie nie można siedzieć z założonymi rękami. Co wydaje mi się jeszcze ważniejsze być może od tego, o czym mówili panowie redaktorowie przede mną, z czym się zgadzam, że trzeba było od razu zaproponować bardzo wnikliwą, dokładną analizę prawną i wskazać przekroczenia prawa, które da się na podstawie już opublikowanego materiału udowodnić. Ale przecież nic z tego nie wyniknie, z samego wskazania przekroczeń prawa. Pokazał to zresztą Donald Tusk. Myślę, że mógłby zareagować niemal podobnie. Oczywiście miałby troszkę utrudnione zadanie, gdyby taki elaborat prawniczy został przedłożony o tej samej godzinie. Dlaczego? Bo ma do dyspozycji, jak się wyraził wybitny reżyser, zaprzyjaźnione media. I to szklana tafla, jakie ustawiają zaprzyjaźnione media, pozwala na wszystko właściwie, to znaczy przykładem, że pozwala na wszystko, jest dzisiejsza deklaracja premiera Tuska. Można powiedzieć wszystko, a zatem uważam, że opozycja powinna skupić się na jednym, na natychmiastowym zorganizowaniu wielkich, systematycznych manifestacji, nie pod budynkiem rządu, nie pod budynkiem prezydenta, tylko pod Wiatraczną, na Woronicza i tam, gdzie się mieści Gazeta Wyborcza. W tych trzech ośrodkach trzeba systematycznie pokazywać, że te telewizje kłamią, systematycznie kłamią, że ta gazeta systemowo kłamie. Jeżeli tego nie będziemy robili, jeżeli nie zmobilizujemy przynajmniej części opinii publicznej do tego, żeby sprawić kłopot tym telewizjom, tym mediom, żeby nie mogły nie pokazać faktu, że kwestionuje się ich prawdomówność,
ale nie na zasadzie takiej, że my tutaj mówimy, tylko organizujemy kluby Gazety Polskiej, organizujemy wszystkich sympatyków Prawa i Sprawiedliwości, organizujemy, powiem więcej, wszystkich uczciwych ludzi w Polsce do tego, żeby protestować przed tymi telewizjami. Tam trzeba zrobić 3 Majdany, 3 ośrodki, które by stale protestowały przeciwko temu kłamstwu, bo inaczej to kłamstwo będzie dalej swobodne. Donald Tusk będzie mógł mówić, co będzie chciał. Jeżeli nie zakwestionujemy tego monopolu medialnego przez protest społeczny, bo innej możliwości nie mamy, to wszystko, co robi znakomity tygodnik w sieci, Do Rzeczy, inne tygodniki, to jest tylko wentyl bezpieczeństwa tego systemu. To go nie niszczy. Tutaj pocieszanie się, że coś zostało zrobione, bo my się możemy spotkać, bo mamy parę tygodników, dzięki którym możemy się porozumieć, to jest tylko detal, który nie zmieni rzeczywistości politycznej w Polsce, który najwyżej będzie pozwalał na osiąganie wyniku oscylującego wokół 30% w kolejnych wyborach. Tych, którzy nie są uzależnieni od telewizji. Ale od telewizji, tak jak w każdym społeczeństwie współczesnym, jest uzależniona większość. Więc trzeba w to najsilniejsze narzędzie kłamstwa, manipulacji i zniszczenia Rzeczpospolitej, bo o to chodzi, żeby odbudować Rzeczpospolitą. Nie uzyskamy tego efektu, jeżeli tego narzędzia nie osłabimy i nie wytrącimy z ręki tych, którzy Rzeczpospolitą psują. Tak mi się wydaje, że to jest najważniejszy kierunek działania. Co to ma wspólnego z dziejami Polski i z książką Putin, źródła imperialnej agresji? Otóż, żeby pokazać Państwu, jak głębokie korzenie mają te problemy, o których dzisiaj mówimy, które dzisiaj nas denerwują, gnębią, sięgnę do dwóch przykładów z tej właśnie książki, którą mam nadzieję rozpoczynam, serię 6 tomów, w których chciałbym spróbować ująć dzieje Polski, wykorzystując najnowszy stan badań historycznych. Jak najbardziej staram się wykorzystywać pracę moich kolegów historyków, specjalistów z poszczególnych dziedzin, ale ujmując to na tyle, na ile potrafię, oryginalną, żywą syntezę dziejów Polski. Syntezę nie tylko w znaczeniu tradycyjnym, historycznym, ale syntezę spojrzenia naukowego, badawczego ze spojrzeniem obywatela, kogoś też zatroskanego, tak jak Marek Belka i pan Sienkiewicz, o dobro Rzeczpospolitej. Może z trochę innej perspektywy. I trochę innym językiem, przepraszam, ale na to też jednak chcę zwrócić uwagę. Nie możemy zgadzać się na taki język chamstwa i wulgarności, jakie zaprezentowali ci ludzie. Bo słyszymy ten argument, przecież wszyscy tak mówimy, no nie bądźmy hipokrytami. Nie wolno się zgodzić na ten argument. Czy naprawdę wszyscy mówimy na spotkaniach z przyjaciółmi takim językiem, jak podobno wnuk Henryka Sienkiewicza z prezesem Narodowego Banku Polskiego? To jest język najniższego poziomu rynsztoka. Ja się takim językiem na co dzień nie posługuję. Próbuję posługiwać się trochę lepszym językiem polskim. Jestem przekonany, że wszyscy tu obecni mogą to samo powiedzieć o sobie i że jeszcze parę milionów Polaków może to o sobie powiedzieć. Więc o to też trzeba walczyć. Nie dać sobie wmówić tego, że wszyscy jesteśmy chamami, prostakami, którzy są na poziomie pana Sienkiewicza i pana Belki. A zatem próbując łączyć te aspekty czysto badawcze, próbę interpretacji dziejów Polski związaną z aktualnymi interpretacjami, jakie wysuwają inni koledzy, historycy, z refleksją właśnie o tym, w jakim miejscu dziejów Polski jesteśmy, bo dzieje przecież toczą się dalej. Mogą się skończyć. Mogą się skończyć jutro. Mogą trwać jeszcze 110 tysięcy lat. W części to od nas zależy oczywiście, w części od tego, co od nas silniejsze, od warunków naturalnych, od
potęg przyrody, od opatrzności przede wszystkim, ale w jakiejś części to zależy od nas, od tego, czy chcemy, żeby Polska była. Otóż dwa fragmenty, na które chciałem teraz Państwa uwagę zwrócić, fragmenty z tej książki Dzieje Polski, odzwierciedlają jakoś sytuację, przed którymi stała Polska 900 lat temu, 850 lat temu, a w których odnajdujemy podobne wyzwania do tych, przed którymi my dzisiaj stoimy. Otóż w roku 1093 doszło do pierwszego takiego, powiedziałbym, udanego buntu społecznego, politycznego, nie niszczącego Rzeczpospolitą, ale budującego ją, bo wiemy wcześniej, był w roku 1034-38, w okresie zamętu po śmierci Mieszka II, straszliwy bunt niszczący, który niemal zburzył Rzeczpospolitą, a wykorzystali to źli sąsiedzi, w tym przypadku akurat z południa, książę czeski Brzetysław, który omal nie doprowadził do końca historii Polski po ledwie kilkudziesięciu latach jej istnienia. A więc może być bunt niszczący. Takiego buntu lepiej unikać, nie wolno do niego przykładać ręki. Ale kilkadziesiąt lat później mamy już inną sytuację. Mamy oto sytuację, w której Polską rządzi premier o imieniu Sieciech, nazywana była wtedy ta funkcja mianem Palatyna, odpowiednik takiego właśnie szefa zarządu państwa, którego rządy tak oto scharakteryzował mistrz Wincenty, zwany od XV wieku Kadłubkiem, pisał o Sieciechu panującym de facto pod formalnym panowaniem Władysława Hermana tak. Ten zaś Sieciech, będąc palatynem, nie dość równomiernie przydzielał publiczne urzędy, gdyż nie na to baczył, co słuszne, czego domaga się cnota, lecz na to, co nakazują względy pieniężne. Nie na to, ile kto zasłużył, lecz ile mógłby dać. Któż nauczył wszystkie urzędy próbowania rachub arytmetycznych? No to forma kreatywnej księgowości, jak nie on. Sztukmistrz i rozdawca chytrych pomysłów, który zdobywanie najwyższych urzędów, stopni godności oraz wszystkich podrzędnych stanowisk sprowadził do sprytnych rachub, który ogrom aż takiej władzy ważył na szali przekupstwa. Te słowa brzmią no niesłychanie aktualnie, a zostały napisane 810 lat temu, bo wtedy skończył pisać swoją kronikę mistrz Wincenty, a dotyczyły wydarzeń sprzed lat 900, dotyczą obecnie wydarzeń sprzed lat 921 dokładnie. I jaka jest odpowiedź Polaków na pierwszych Polaków, bo przecież tych, którzy mają świadomość przynależności do pewnej wspólnoty politycznej, która źle się czuje pod tak złymi rządami, a która jednak tworzy pewną jedność i chce ją odbudować z tej zgnilizny, w której pogrążają ją złe, skorumpowane do cna rządy. Ta reakcja Polaków następuje w sposób godny naśladowania. Oto bowiem, znów cytuję mistrza Wincentego kronikę, część przedstawicieli tych właśnie elit politycznych Polski, które nie akceptowały takich rządów, decyduje się wrócić z emigracji, my możemy powiedzieć, powinniśmy wszyscy wrócić z emigracji wewnętrznej, w której tak wielu Polaków dzisiaj się znalazło, i adresuje do przedstawiciela władzy we Wrocławiu, bo tam dotarli w pierwszej kolejności, do wojewody Magnusa, do komesa Magnusa, następujący list. Cytuję. Nader nędzny jest ten, kto nie tylko uciśnionej, lecz nawet utraconej nie żałuje wolności. I nie jest synem, kto bez bólu znosi nieszczęścia zbolałej matki. Nie jest bowiem nikomu tajno, jaki potwór, jaka bestia zajęła całej ojczyzny łono, jak żarłoczny sęp szarpiące szpony wraził w najgłębsze wnętrzności wszystkich. Sam jeden z się piersi matki, nie jak matczynę, bo nie mogąc wydobyć z nich mleka, krew wysysa. On jakoby innych poronieńców albo precz odpędza, albo pyszną uciska władzą. Te słowa
znów jakże, ktoś powie, patetycznie brzmią, ale jakże prawdziwie, jakże aktualnie tą właśnie obywatelską troską, której może nie przy ośmiorniczkach i nie przy policzkach wołowych, ale w polu wykazali się ci, którzy przeciwstawili się złej, skorumpowanej władzy i doprowadzili do buntu skutecznego, który spowodował ostatecznie nie tylko usunięcie się Ciecha, ale po kilku latach, w roku 1999, do faktycznego, można powiedzieć, zamanifestowania udziału społeczeństwa we władzy. Rok 1099, jak próbuję to interpretować, nie pierwszy zresztą, idę w ślad za wielkim krakowskim mediewistą Romanem Grodeckim, był pierwszą wolną elekcją w historii Polski. Wymusił bowiem na Władysławie Hermanie podzielenie się władzą zgodnie z życzeniem społeczeństwa z jego synami. Otóż może to jest jakby wezwanie skierowane do nas sprzed wieków, byśmy też umieli się zorganizować do takiego protestu przeciwko złej, skorumpowanej władzy. Kolejną okazję do spotkania z Państwem. Przepraszam, jeśli pozwolicie Państwo, usiądę. I też przepraszając za to, zacznę nie od dwóch książek, które nie bezpośrednio od nich, które są formalnym powodem mojej tutaj obecności, ale od tematu dnia dzisiejszego, który wydaje mi się pewnie ważniejszy, a który łączy się jak najbardziej z tematyką obydwu książek, bo jedna książka jest o dziejach Polski, których następną kartę właśnie dzisiaj piszemy, a druga jest o Putinie i głębszych źródła jego agresji, których następną kartę właśnie obserwujemy. Otóż pozwolę sobie ustosunkować się do tych interpretacji, które tutaj zostały przedstawione, nie dlatego, że wiem coś więcej, bo oczywiście nie wiem, kto nagrał i po co, ale śmiem twierdzić, że hipotezy, które zostały tutaj odrzucone, niekoniecznie odrzucone być muszą. Padło tutaj jedno stwierdzenie faktyczne dotyczące sfery faktów, a nie hipotez, które na pewno muszę sprostować. Otóż pan redaktor Skwieciński, którego liczne teksty na temat Rosji bardzo sobie cenię, powiedział chyba przez roztargnienie, że to nagranie, które zostało dokonane, jest samo w sobie skandalem przez fakt, że w żadnym cywilizowanym kraju nie dochodzi do nagrywania osób tak ważnych. Przypomnę choćby niedawno, kilka miesięcy temu, opublikowane na YouTubie nagrania podsekretarz stanu Stanów Zjednoczonych, rozmowy bardzo pikantnej, powiedziałbym politycznie, z ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Kijowie, czy rozmowy zastępczyni, czy zastępcy, już nie pamiętam, przepraszam, co może zresztą jest politycznie poprawne, że nie pamiętam płci. W każdym razie kogoś, kto zastępuje Lady Ashton jako szefową dyplomacji europejskiej w rozmowie z ambasadorem Unii Europejskiej w Kijowie, Janem Tombińskim. Więc osoby ze szczebla najwyższego dyplomacji Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych są nagrywane i puszcza się te nagrania na YouTubie. Więc jednak można. Ale kto może? Nie każdy głupi może takie nagranie zrobić. Oczywiście te nagrania zostały dokonane przez Rosję. To akurat nie ma żadnej wątpliwości. Nikt inny, żaden Kulczyk czy biznesmen z Polski na takie nagrania sobie nie może pozwolić. Mówię to dlatego, żeby zwrócić uwagę jednak na hipotezę, że mogła za tą ujawnioną przez Wprost aferą stać inicjatywa rosyjska. To jest możliwe w podwójnym sensie, bo oczywiście jeżeli wykonały to służby funkcjonujące w Polsce pod nazwą dawniej WSI, obecnie jakoś inaczej, to przecież jest to tak samo Rosja, tylko trochę dalej, o tak bym to powiedział, trawestując Norwida. Pozwolę sobie tutaj na krótką jeszcze polemikę i na tym zakończę odniesienia do spraw bieżących. A więc padł również argument, że z całą pewnością nie może to być Rosja,
ponieważ no, i drugi argument, że nie odpala się bomby atomowej na początku, bo nic większego już potem nie można zrobić. Przepraszam bardzo, ale wystarczy odrobina wyobraźni, żeby uświadomić sobie, że są rzeczy bez porównania większe od tego, o czym mówią pan prezes Belka i pan minister Sienkiewicz. Zresztą w drobnym fragmencie tej rozmowy bardzo warto ją przeczytać wnikliwie. Kupiłem dzisiaj tygodnik Wprost, wyjątkowo ohydne pismo, ale... Bo przeczytałem dzięki temu, no, czy przez to przeczytałem również to, co było przed tekstem i po tekście, teksty pani Środy i innych tam autorów, mniejsza z tym. W każdym razie bardzo jestem ucieszony, że mogłem przeczytać to w całości, bo jednak w całości ta rozmowa robi no, niezwykłe wrażenie i rzeczywiście tu się zgadzam ze wszystkimi przedmówcami. Jest tyle ważnych w niej wątków, tyle interesujących w niej wątków, że jest to temat na analizę wielogodzinną co najmniej. Otóż pojawia się tam między innymi takie zdanie rzucone mimochodem. A co ma Rostowski ze Smoleńskiem? Nic, ale Tusk ma. Taki drobny fragment. I to jest ta bomba atomowa, która zawsze może być odpalona. Przecież z całą pewnością strona rosyjska dysponuje nagraniami ze wszystkich rozmów, które prowadził minister arabski ze stroną rosyjską w sprawie przygotowania wizyt prezydenckich. Choćby tyle, prawda? Oczywiście ujawniając te rozmowy, jednoznacznie ujawniłaby pochodzenie źródła. Natomiast rozmowy prowadzone w Polsce przez polskich urzędników dotyczące Smoleńska, czy przed wizytą w Smoleńsku, czy po tragedii smoleńskiej, no to oczywiście także jest w zasięgu możliwości służb rosyjskich przebranych w mundury polskie w Polsce, czy też służb rosyjskich, które nie przebierają się w mundury polskie, tylko funkcjonują oficjalnie jako rosyjskie. Przypomnę też, że warto w kontekście tej afery ostatniej uświadomić sobie, że przecież równo rok temu, właściwie rok i dwa tygodnie temu, została ogłoszona przez prezydenta Putina decyzja o współpracy Federalnej Służby Bezpieczeństwa ze służbą wywiadu, z służbą kontrwywiadu wojskowego w Polsce, prawda? Oficjalna współpraca została ogłoszona między FSB a SKW. No to myślę, że może to jest jakiś owoc tej współpracy. Po prostu no nie współpracuje się bezowocnie. Nie wiem oczywiście, czy tak jest. Wcale tak być nie musi, ale wykluczanie tego wydaje mi się nieroztropne. Nie mamy powodów, by wykluczać tę hipotezę. Ale pojawił się inny kontrargument wobec postawionej tutaj hipotezy, a mianowicie, i z tym kontrargumentem w części się zgadzam, że przecież Polska wcale nie przeszkadza obecnie tak bardzo Rosji na Ukrainie. I tu pełna zgoda. Oczywiście minister Sikorski robi dokładnie wszystko to, co jest wygodne dla Rosji na każdym etapie swoich działań. Premier Tusk podobnie. Nic nie zrobili takiego, co by przeszkadzało Rosji w realizacji jej planów na Ukrainie. Natomiast to wcale nie znaczy, więc z tym argumentem się zgadzam. Polska Donalda Tuska, polska dyplomacja Radosława Sikorskiego absolutnie nie przeszkadzają w niczym istotnym w polityce zewnętrznej agresji Władimira Putina. Natomiast nie jest tak, że w każdej sprawie Donald Tusk jest być może najwygodniejszym partnerem dla operacji, powiedziałbym, biznesowych strony rosyjskiej. I o tym wspomniał pan redaktor Janecki. Na to bym zwrócił uwagę. Otóż nie musi wcale chodzić o Ukrainę, o wielką politykę, ale chodzi o konkretne sprawy, o azoty. Panu Wiaczesławowi Kantorowi są potrzebne azoty, a oczywiście przez Wiaczesława Kantora są one potrzebne Rosji, żeby złapać za gardło jeszcze dodatkowo polskie rolnictwo. A może chodzi o coś innego, prawda? No nie tylko o to, żeby rząd szybko zrezygnował z tego, przy czym się jakoś dziwnie upierał. Na szczęście to na plus tego rządu można zaliczyć, mówię to bez ironii, że do tej pory nie sprzedał azotów, prawda? Ale ten rząd wykazuje się także innymi posunięciami, o których mowa jest także w tygodniku Wprost. Proszę na to zwrócić uwagę, tylko że w rozmowie pana Sławomira Nowaka, tej drugiej rozmowie publikowanej w dalszej części tygodnika. Otóż tam pojawia się jako bardzo ważny temat sprawa Świnoujścia. No przecież to, kiedy Świnoujście będzie otwarte i dlaczego odwleka się co rok o następny rok,
To ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa Polski, dla możliwości złapania Polski i całego regionu za gardło przez szantaż naftowy. I to są sprawy, których też może dotyczyć takie delikatne upomnienie. No jeszcze warto odwlec o rok na przykład to Świnoujście, prawda? Bo w tym roku Rosja może mieć jakieś plany, w których otwarcie świnoujskiego portu mogłoby przeszkodzić. Portu, który choć częściowo uniezależniłby Polskę od szantażu energetycznego ze strony Moskwy. I no, może warto powiedzieć o paru innych cennych inicjatywach, które współinicjował minister Sikorski. Choćby most energetyczny Królewiecki, prawda, mający nas połączyć dodatkową zależnością od elektrowni atomowej, która ma być budowana na terenie obwodu kaliningradzkiego, żebyśmy sami nie musieli się tym kłopotać, budować swojej elektrowni atomowej, żebyśmy w ogóle nic nie musieli budować, tylko żeby Rosja nam tego dostarczała, co jest nam niezbędne, czyli prądu. W czasie ostatniego szczytu Trójkąta Kaliningradzkiego, którym my się tak bardzo szczycimy, zwłaszcza minister Sikorski, że jesteśmy jednym z trzech kątów tego trójkąta, właśnie to była sprawa najważniejsza. Ale nie było porozumienia w tej sprawie. Jakoś polska strona nie była entuzjastycznie nastawiona do dalszego uzależnienia od energii z Rosji. Więc może o to chodzi, żebyśmy przejrzeli na oczy i uznali, że jednak ten prąd z Królewca jest nam potrzebny, prawda? Że nie musimy budować swojej elektrowni atomowej. I wreszcie z tym związana sprawa mostu energetycznego, który ma nas teraz połączyć w ramach pewnego projektu Unii Europejskiej z krajami bałtyckimi przez Litwę. Może to się da jeszcze jakoś zastopować, przeszkodzić temu. Podaję tylko pierwsze z brzegu przykłady spraw, na których stronie rosyjskiej może zależeć. Nie chodzi o politykę zagraniczną. Chodzi o dalsze uzależnienie Polski od konkretnych interesów, na których zresztą w dodatku konkretni ludzie zarobią. To też jest ważny powód. A więc mogą to być nawet, powiedziałbym, choć nie sądzę, no, nagrania o charakterze częściowo biznesowym, tyle że związane z biznesem no, znacznie wykraczającym poza granice Polski. Raczej jednakże sądzę, że może to być część szerzej zakrojonego planu, bardzo precyzyjnie wykonanego planu. Tu się znów nie zgadzam z tezą, że takie rzeczy to się robi jak cepem, prawda, jak młotem, że to jest nieprzemyślane, że ktoś zrozpaczony, przyciśnięty do kąta odpalił taką bombę atomową. W Polsce, gdyby to było ograniczone tylko do polskich aktorów, może ta interpretacja byłaby słuszna. Ale powtarzam, nie da się wykluczyć, że jest tutaj zaangażowana polityka zagraniczna i służby specjalne, które charakteryzują się nie krótkofalowym i nie mało precyzyjnym, ale długofalowym i niezwykle precyzyjnym działaniem. I tyle bym dodał jako pewnego rodzaju no, hipotezę, której nie należałoby wykluczać. Natomiast niestety zgadzam się z tą częścią, przepraszam i na tym już skończę ten no, trochę niegrzeczny komentarz, bo już nie ma osób, które przede mną się wypowiadały, no ale nie chciałem wtedy przedłużać tamtej części. No, więc w ostatnim wątku jakby nawiązania do poprzedniej dyskusji, do już nieobecnych jej uczestników, chcę powiedzieć, że zgadzam się z tonem krytycznym wspólnym wszystkim trzem dyskutantom co do reakcji opozycji. Tak, ta reakcja jest skandalicznie słaba, nieprofesjonalna. Tutaj zgoda, chociaż popieram jednoznacznie wyłącznie Prawo i Sprawiedliwość i prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Ale tak nie można. Trzeba działać energicznie, stanowczo, bo chodzi nie o przyszłość PiSu, tylko o istnienie Polski. I w tej sprawie nie można siedzieć z założonymi rękami. Co wydaje mi się jeszcze ważniejsze być może od tego, o czym mówili panowie redaktorowie przede mną, z czym się zgadzam, że trzeba było od razu zaproponować bardzo wnikliwą, dokładną analizę prawną i wskazać przekroczenia prawa, które da się na podstawie już opublikowanego materiału udowodnić. Ale przecież nic z tego nie wyniknie. Z samego
wskazania przekroczeń prawa. Pokazał to zresztą Donald Tusk. Myślę, że mógłby zareagować niemal podobnie, oczywiście miałby troszkę utrudnione zadanie, gdyby taki elaborat prawniczy został przedłożony o tej samej godzinie. Dlaczego? Bo ma do dyspozycji, jak się wyraził wybitny reżyser, zaprzyjaźnione media. I to szklana tafla, jakie ustawiają zaprzyjaźnione media, pozwala na wszystko właściwie. To znaczy przykładem, że pozwala na wszystko, jest dzisiejsza deklaracja premiera Tuska. Można powiedzieć wszystko. A zatem uważam, że opozycja powinna skupić się na jednym, na natychmiastowym zorganizowaniu wielkich, systematycznych manifestacji, nie pod budynkiem rządu, nie pod budynkiem prezydenta, tylko pod Wiatraczną, na Woronicza i tam, gdzie się mieści Gazeta Wyborcza. W tych trzech ośrodkach trzeba systematycznie pokazywać, że te telewizje kłamią, systematycznie kłamią, że ta gazeta systemowo kłamie. Jeżeli tego nie będziemy robili, jeżeli nie zmobilizujemy przynajmniej części opinii publicznej do tego, żeby sprawić kłopot tym telewizjom, tym mediom, żeby nie mogły nie pokazać faktu, że kwestionuje się ich prawdomówność, ale nie na zasadzie takiej, że my tutaj mówimy, tylko organizujemy kluby Gazety Polskiej, organizujemy wszystkich sympatyków Prawa i Sprawiedliwości, organizujemy, powiem więcej, wszystkich uczciwych ludzi w Polsce do tego, żeby protestować przed tymi telewizjami. Tam trzeba zrobić trzy majdany, trzy ośrodki, które by stale protestowały przeciwko temu kłamstwu, bo inaczej to kłamstwo będzie dalej swobodne. Donald Tusk będzie mógł mówić, co będzie chciał. Jeżeli nie zakwestionujemy tego monopolu medialnego przez protest społeczny, bo innej możliwości nie mamy, to wszystko, co robi znakomity tygodnik w sieci, do rzeczy, inne tygodniki, to jest tylko wentyl bezpieczeństwa tego systemu. To go nie niszczy. Tutaj pocieszanie się, że coś zostało zrobione, bo my się możemy spotkać, bo mamy parę tygodników, dzięki którym możemy się porozumieć, to jest tylko detal, który nie zmieni rzeczywistości politycznej w Polsce, który najwyżej będzie pozwalał na osiąganie wyniku oscylującego wokół 30% w kolejnych wyborach. Tych, którzy nie są uzależnieni od telewizji. Ale od telewizji, tak jak w każdym społeczeństwie współczesnym, jest uzależniona większość. Więc trzeba w to najsilniejsze narzędzie kłamstwa, manipulacji i zniszczenia Rzeczpospolitej, bo o to chodzi, żeby odbudować Rzeczpospolitą. Nie uzyskamy tego efektu, jeżeli tego narzędzia nie osłabimy i nie wytrącimy z ręki tych, którzy Rzeczpospolitą psują. Tak mi się wydaje, że to jest najważniejszy kierunek działania. Co to ma wspólnego z dziejami Polski i z książką Putin, źródła imperialnej agresji? Otóż, żeby pokazać Państwu, jak głębokie korzenie mają te problemy, o których dzisiaj mówimy, które dzisiaj nas denerwują, gnębią, sięgnę do dwóch przykładów z tej właśnie książki, którą mam nadzieję rozpoczynam serię sześciu tomów, w których chciałbym spróbować ująć dzieje Polski, wykorzystując najnowszy stan badań historycznych. Jak najbardziej staram się wykorzystywać pracę moich kolegów historyków, specjalistów z poszczególnych dziedzin, ale ujmując to na tyle, na ile potrafię, oryginalną, żywą syntezę dziejów Polski, syntezę nie tylko w znaczeniu tradycyjnym, historycznym, ale syntezę spojrzenia naukowego, badawczego ze spojrzeniem obywatela, kogoś też zatroskanego, tak jak Marek Belka i pan Sienkiewicz, o dobro Rzeczpospolitej. Może z trochę innej perspektywy. I trochę innym językiem, przepraszam, ale na to też jednak chcę zwrócić uwagę. Nie możemy zgadzać się na taki język chamstwa i wulgarności, jakie zaprezentowali ci ludzie. Bo słyszymy ten argument, przecież wszyscy tak mówimy, no nie bądźmy hipokrytami.
Nie wolno się zgodzić na ten argument. Czy naprawdę wszyscy mówimy na spotkaniach z przyjaciółmi takim językiem, jak podobno wnuk Henryka Sienkiewicza z prezesem Narodowego Banku Polskiego? To jest język najniższego poziomu rynsztoka. Ja się takim językiem na co dzień nie posługuję. Próbuję posługiwać się trochę lepszym językiem polskim. Jestem przekonany, że wszyscy tu obecni mogą to samo powiedzieć o sobie i że jeszcze parę milionów Polaków może to o sobie powiedzieć. Więc o to też trzeba walczyć. Nie dać sobie wmówić tego, że wszyscy jesteśmy chamami, prostakami, którzy są na poziomie pana Sienkiewicza i pana Belki. A zatem próbując łączyć te aspekty czysto badawcze, próbę interpretacji dziejów Polski związaną z aktualnymi interpretacjami, jakie wysuwają inni koledzy, historycy, z refleksją właśnie o tym, w jakim miejscu dziejów Polski jesteśmy, bo dzieje przecież toczą się dalej. Mogą się skończyć. Mogą się skończyć jutro, mogą trwać jeszcze 100, 10, 1000 lat. W części to od nas zależy oczywiście, w części od tego, co od nas silniejsze, od warunków naturalnych, od potęg przyrody, od opatrzności przede wszystkim, ale w jakiejś części to zależy od nas, od tego, czy chcemy, żeby Polska była. Otóż dwa fragmenty, na które chciałem teraz Państwa uwagę zwrócić, fragmenty z tej książki Dzieje Polski, odzwierciedlają jakoś sytuację, przed którymi stała Polska 900 lat temu, 850 lat temu, a w których odnajdujemy podobne wyzwania do tych, przed którymi my dzisiaj stoimy. Otóż w roku 1093 doszło do pierwszego takiego, powiedziałbym, udanego buntu społecznego, politycznego, nie niszczącego Rzeczpospolitą, ale budującego ją, bo wiemy wcześniej, był w roku 1034-38, w okresie zamętu po śmierci Mieszka II, straszliwy bunt niszczący, który niemal zburzył Rzeczpospolitą, a wykorzystali to źli sąsiedzi, w tym przypadku akurat z południa, książę czeski Brzetysław, który omal nie doprowadził do końca historii Polski po ledwie kilkudziesięciu latach jej istnienia. A więc może być bunt niszczący. Takiego buntu lepiej unikać, nie wolno do niego przykładać ręki. Ale kilkadziesiąt lat później mamy już inną sytuację. Mamy oto sytuację, w której Polską rządzi premier o imieniu Sieciech, nazywana była wtedy ta funkcja mianem Palatyna, odpowiednik takiego właśnie szefa zarządu państwa, którego rządy tak oto scharakteryzował mistrz Wincenty, zwany od XV wieku Kadłubkiem, pisał o Sieciechu panującym de facto pod formalnym panowaniem Władysława Hermana tak. Ten zaś Sieciech, będąc palatynem, nie dość równomiernie przydzielał publiczne urzędy, gdyż nie na to baczył, co słuszne, czego domaga się cnota, lecz na to, co nakazują względy pieniężne. Nie na to, ile kto zasłużył, lecz ile mógłby dać. Któż nauczył wszystkie urzędy próbowania rachub arytmetycznych? No to forma kreatywnej księgowości, jak nie on. Sztukmistrz i rozdawca chytrych pomysłów, który zdobywanie najwyższych urzędów, stopni godności oraz wszystkich podrzędnych stanowisk sprowadził do sprytnych rachub, który ogrom aż takiej władzy ważył na szali przekupstwa. Te słowa brzmią no niesłychanie aktualnie, a zostały napisane 810 lat temu, bo wtedy skończył pisać swoją kronikę mistrz Wincenty, a dotyczyły wydarzeń sprzed lat 900, dotyczą obecnie wydarzeń sprzed lat 921 dokładnie. I jaka jest odpowiedź Polaków na pierwszych Polaków, bo przecież tych, którzy mają świadomość przynależności do pewnej wspólnoty politycznej, która źle się czuje pod tak złymi rządami, a która jednak tworzy pewną jedność i chce ją
odbudować z tej zgnilizny, w której pogrążają ją złe, skorumpowane do cna rządy, ta reakcja Polaków następuje w sposób godny naśladowania. Oto bowiem, znów cytuję mistrza Wincentego Kronikę, część przedstawicieli tych właśnie elit politycznych Polski, które nie akceptowały takich rządów, decyduje się wrócić z emigracji. My możemy powiedzieć, powinniśmy wszyscy wrócić z emigracji wewnętrznej, w której tak wielu Polaków dzisiaj się znalazło. I adresuje do przedstawiciela władzy we Wrocławiu, bo tam dotarli w pierwszej kolejności, do wojewody Magnusa, do komesa Magnusa, następujący list. Cytuję. Nader nędzny jest ten, kto nie tylko uciśnionej, lecz nawet utraconej nie żałuje wolności. I nie jest synem, kto bez bólu znosi nieszczęścia zbolałej matki. Nie jest bowiem nikomu tajno, jaki potwór, jaka bestia zajęła całej ojczyzny łono, jak żarłoczny sęp szarpiące szpony wraził w najgłębsze wnętrzności wszystkich. Sam jeden z się piersi matki, nie jak matczynę, bo nie mogąc wydobyć z nich mleka, krew wysysa. On jakoby innych poronieńców albo precz odpędza, albo pyszną uciska władzą. Te słowa znów jakże, ktoś powie, patetycznie brzmią, ale jakże prawdziwie, jakże aktualnie tą właśnie obywatelską troską, której może nie przy ośmiorniczkach i nie przy policzkach wołowych, ale w polu wykazali się ci, którzy przeciwstawili się złej, skorumpowanej władzy i doprowadzili do buntu skutecznego, który spowodował ostatecznie nie tylko usunięcie się Ciecha, ale po kilku latach, w roku 1909, do faktycznego, można powiedzieć, zamanifestowania udziału społeczeństwa we władzy. Rok 1099, jak próbuję to interpretować, nie pierwszy zresztą, idę w ślad za wielkim krakowskim mediewistą Romanem Grodeckim, był pierwszą wolną elekcją w historii Polski. Wymusił bowiem na Władysławie Hermanie podzielenie się władzą zgodnie z życzeniem społeczeństwa z jego synami. Otóż może to jest jakby wezwanie skierowane do nas sprzed wieków, byśmy też umieli się zorganizować do takiego protestu przeciwko złej, skorumpowanej władzy. Do tego oczywiście instytucje politycznej opozycji, która powinna tą właśnie obywatelską troską powodowana złą, skorumpowaną władzę skutecznie odsunąć. Ta prosta lekcja, która na tylu innych przykładach w dziejach Polski jest powtarzana i przecież nie tylko w dziejach, to nie jest polska specyfika, to jest specyfika każdego społeczeństwa, które dorobiło się obywateli. Polska nie jest pod tym względem jedyna. A jednak staram się to uzmysłowić czytelnikom tej książki, że choć historia Polski oczywiście jest zanurzona w nurcie dziejów, w którym zdradza bardzo wiele podobieństw do innych społeczeństw europejskich w podobnym czasie się rozwijających, to jeden aspekt rzeczywiście trudny jest do znalezienia równolegle w innych społeczeństwach. To jest właśnie ów aspekt obywatelski. Oto bowiem w roku 1153 pojawia się po raz pierwszy, tak się każe tytułować na dokumencie dotyczącym fundacji jednego z klasztorów, w Łeknie konkretnie, w Wielkopolsce, człowiek o imieniu Zbylud. Każe się tytułować Civis Polonis, obywatel Polski. Nie ma wtedy ani przez najbliższe sto kilkadziesiąt lat żadnego obywatela Anglii, żadnego obywatela Niemiec, żadnego obywatela Francji, żadnego obywatela Węgier, Czech. Nie mówię o Rosji czy o Rusi, o tym będę mówił za chwilę. Ale w żadnym kraju europejskim nie nastąpiło tego rodzaju skojarzenie idei obywatelskości z poczuciem przynależności ogólnopaństwowej. Bo oczywiście byli w tym czasie jak najbardziej ludzie, którzy chcieliby nazywać ich obywatelami Mediolanu, Wenecji, Magdeburga, konkretnych miast. Ale w Polsce idea obywatelskości nie jest sprzęgnięta od początku z miastami, choć one już są, choć są słabe,
ale z czymś szerszym od miasta, od wspólnoty miejskiej. Są sprzęgnięte z ideą polskości. I to wydaje mi się ciekawym, wartym dostrzeżenia i wartym wydobycia. Obok bardzo ważnych, dyskutowanych oczywiście także przeze mnie na materiale źródłowym i na kanwie rozważań kolejnych pokoleń historyków, takich spraw jak podboje Bolesława Chrobrego, ta wizja słowiańskiego imperium przez niego realizowana, czy spór świętego Stanisława z królem Bolesławem Szczodrym i racje, które się w tym sporze rozłożyły. To są wszystko bardzo ważne kwestie, o których trzeba także mówić i które staram się analizować. Ale wydobycie tej właśnie idei obywatelskości, tak głęboko w polskiej historii zanurzonej i tak bardzo zobowiązującej, tak bardzo powiedziałbym nas zobowiązującej, żebyśmy o tej roli obywatelskiej nie zapomnieli, nie dali się uśpić szklanemu ekranowi, to jest na pewno jedno z zadań, które sobie przy pisaniu tej historii postawiłem. Być może zostanie ono sfalsyfikowane przez krytyków, być może przez źródła w następnych tomach będę musiał zastanowić się jeszcze nad tą ideą, ale w tym tomie, w tomie ograniczonym do początków państwa polskiego znajduję silne tej intuicji potwierdzenie. Nie ma polskości bez Rzeczpospolitej. To nie jest moja intuicja, to jest intuicja, którą pierwszy sformułował mistrz Wincenty, pierwszy polski historyk, pierwszy polski intelektualista, choć nie pierwszy polski pisarz, przed nim było jeszcze dwoje. Pierwsza była kobieta, Gertruda, córka wspomnianego Mieszka II, autorka wspaniałych wierszy, modlitw skierowanych do Boga z prośbą o wstawiennictwo za mężem i synem. To jeszcze w XI wieku. A potem nauczyciel mistrza Wincentego, o którym za chwilę powiem w związku z Rosją właśnie. Z drugim bohaterem moich dwóch książek, czyli z Władimirem Putinem i Rosją współczesną. To był biskup krakowski Mateusz. Otóż przechodząc jakby do tego drugiego wątku, który mieści się także w dziejach Polski przecież, ta relacja Polska-Rosja, obywatelskość w polskiej historii zakorzeniona, zderzająca się z problemem agresywnego imperium od wschodu, innego zupełnie sposobu ułożenia relacji państwo poddany. Otóż zwracam uwagę w tej książce na pewną koincydencję dat, której chyba jakoś nikt wcześniej nie uwypuklał, choć obie daty są znane. To rok 1147, pewnie nikt z Państwa takiej daty nie pamięta, bo przecież na nią się właśnie uwagi nie zwraca. A jednak w historii powszechnej jest to data znana, za chwilę o tym powiem, ale najpierw z historii Polski przypomnijmy. To był rok, w którym zostało sformułowane pierwsze pismo, list podpisany i napisany przez polskiego autora. Tym autorem był wspomniany przeze mnie, choć nie wymieniony jeszcze z imienia, nauczyciel mistrza Wincentego, biskup krakowski Mateusz. Biskup krakowski Mateusz pisał w roku 1147 list w odpowiedzi na apel Bernarda z Clairvaux, świętego Bernarda z Clairvaux, o udział Polaków w drugiej krucjacie, o udział w wyprawie do Ziemi Świętej, by odbijać zajęte właśnie hrabstwo Edessy, zajęte przez niewiernych. Otóż niezwykłe jest to, że w pierwszym tekście napisanym przez Polaka płci męskiej, tutaj niepoprawnie politycznie zwrócę uwagę na płeć, a w każdym razie w pierwszym tekście niepoetyckim, no bo to, co napisała Gertruda wcześniej, przed Mateuszem, z czego powinniśmy być dumni, że mamy w polskiej historii pierwszą autorkę, a po niej idą dopiero kolejni autorzy. Ale tak się składa, że pierwszym autorem będący biskup Mateusz pisze pierwszy tekst, pierwszy list polski, oczywiście po łacinie, w sprawie polityki wschodniej. Tego dotyczy debiut, można powiedzieć, intelektualny Polaków, nie literacki, ale intelektualny, polityki wschodniej. Nie mamy przedtem żadnego tekstu przez Polaka napisanego w sprawach intelektualnych. Otóż
używa następującego argumentu Mateusz. My tu w kraju Polan mamy ważniejsze, pilniejsze zadanie niż jechać do Ziemi Świętej, bowiem mamy misję postawioną nam przez geografię i przez pobratymstwo słowiańskie. Tą misją jest Ruś, która jest jakoby inny świat. Rutenia quas jest alter orbis, pisze biskup Mateusz i pewnie on nie wie, że potem tego tytułu użyje Gustaw Herling-Grudziński, ani tym bardziej, może nie tym bardziej, ale pewnie tak samo Gustaw Herling-Grudziński może nie wiedział, że cytuje biskupa Mateusza, dając swojej tak ważnej relacji z Gułagu tytuł Inny Świat. To biskup Mateusz pierwszy nazwał wschód, to co na wschód od nas położone, innym światem. Nie dlatego, że Ruś zaczerpnęła wiarę z Bizancjum. Choć było już 100 lat od wielkiej schizmy między Kościołem Zachodnim i Wschodnim, to jeszcze relacje były wciąż dość bliskie. Książęta piastowscy żenili się z Rurykowiczównymi i odwrotnie, Rurykowicze z księżniczkami piastowskimi. Ale zwracał uwagę biskup Mateusz na to, że na Rusi odchodzi się od tego oryginalnego chrześcijaństwa prawosławnego także, że panują złe obyczaje i że misją Polski jest nawracać tę Ruś. Można powiedzieć, co za zuchwała myśl, dlaczego w ogóle nawracać Ruś. A to właśnie odpowiada biskup Mateusz, bo to wynika z geografii i z pobratymstwa, bo wskazuje także Czechy jako drugi naród słowiański, który dzielić mógłby tę misję, gdyby nie geografia, bo Czechy są przez Węgry, przez Górne Węgry, czyli Słowację, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, odsunięte od Rusi. A Polska bezpośrednio z Rusią graniczy. A polskość, i o tym Mateusz doskonale wiedział, wpisana jest od samego jej początku idea misji. Bo przecież, i to staram się także przypomnieć w tej książce, Polska pojawia się jako nazwa w roku 1000. Dokładnie wtedy po raz pierwszy zapisał tę nazwę przyszły święty Brunon z Kwerfurtu, pisząc żywot świętego Wojciecha na Awentynie w Rzymie. Polska przychodzi do nas, jakkolwiek to paradoksalnie nie zabrzmi, z Rzymu, wraz z żywotem świętego Wojciecha. Nie było wcześniej żadnej wzmianki źródłowej o żadnym plemieniu Polan, żadnym innym niż to, które mieszkało koło Kijowa, bo tam też mieszkali Polanie, ale o tym nadwarciańskim plemieniu Polan nie ma żadnej wzmianki źródłowej wcześniej. Nazwa Polanorum, de terra Polanorum, z ziemi Polan do was przychodzę z misją chrześcijańską, mówi święty Wojciech właśnie w tym żywocie, który spisywał 3 lata po jego śmierci, na podstawie relacji naocznego świadka tej śmierci, a raczej 2 naocznych świadków, brata świętego Wojciecha i towarzyszącego braciom jeszcze mnicha, Brunon z Kwerfurtu, właśnie w takim ujęciu Polska pojawia się jako część misji, misji niesienia chrześcijaństwa i poszerzania cywilizacji europejskiej, łacińskiej, dalej na północ, na wschód. I tej misji Polska zawdzięczała swoją suwerenność w tym samym 1000 roku, o tym też nie wolno zapomnieć. Przez męczeństwo świętego Wojciecha, przez pozycję, jaką cieszył się w ówczesnej Europie, gdzie podziwem największym obdarzał go młody cesarz Otton III, cesarz zdecydował się odwiedzić Polskę w pielgrzymce. Pierwszy raz cesarz odwiedził kraj obcy, przekroczył granicę cesarstwa, bo z hierarchii tego uniwersalnego cesarstwa wynikało, że do niego muszą się udawać kolejni władcy, a on sam ich przecież nie odwiedza. Tu jednak zdecydował się zrobić wyłom, poszedł do Gniezna pieszo, ostatnią część tej pielgrzymki odbywał, złożył hołd świętemu Wojciechowi za tą jego ofiarę, a Polska uzyskała suwerenność wtedy na zjeździe gnieźnieńskim w postaci nie tylko włóczni świętego Maurycego i złotego diademu dla księcia Bolesława Chrobrego, ale przede wszystkim w postaci własnej organizacji kościelnej uwieńczonej arcybiskupstwem w Gnieźnie, która ma uprawnienia do koronacji kolejnych książąt polskich. Polska może być odtąd królestwem, czyli może być krajem suwerennym. To się łączy z ideą misji. Królestwo polskie, niepodległość nie jest możliwe. To jest moja interpretacja, z której można szydzić, można się nad nią zastanawiać, można z nią polemizować,
ale suwerenność Polski nie broni się sama na gruncie takiego zimnego realizmu, ale jest związana z misją, którą narzuca nam położenie geoduchowe, powiedziałbym, czy geokulturowe w Europie, pogranicze dwóch światów, w którym zawsze nasza suwerenność będzie wystawiona na szwank, jeżeli z tej misji rezygnujemy, jeżeli odwracamy się od wschodu w przekonaniu, że da on nam spokój, jeżeli my mu damy spokój. To jest założenie przecież polityki Donalda Tuska i Radosława Sikorskiego. Odwróćmy się de facto od wschodu, zaspokoiwszy Moskwę paroma ukłonami, porzuciwszy Ukrainę, Gruzję, inne kraje, rezygnując z tego tak wyszydzanego projektu polityki jagiellońskiej, który przypisywano poprzednikom, a wtedy będziemy mieli święty spokój, będziemy spokojnie integrować się z Zachodem. Strasznie naiwny był ten realizm i to staram się także pokazywać, że tego rodzaju realizm jest głupi, jest krótkowzroczny, bo jeżeli my zostawimy Wschód w spokoju, to Wschód nas w spokoju na pewno w podzięce nie zostawi. Ta misja jest naszym stałym wyzwaniem i obowiązkiem. Jak ta misja mogła wyglądać wtedy, w roku 1147, kiedy jej obowiązek skonstatował biskup Mateusz? A już wkrótce mamy potwierdzenie tego zarówno w źródłach ruskich, jak i u mistrza Wincentego, ale ważniejsze tutaj źródła ruskie, które konstatują, że 12 lat później, kiedy panujący wtedy książę zwierzchnik w Polsce Bolesław Kędzierzawy interweniuje w sprawy wewnątrzruskie, dokonuje niezwykłego aktu, pasuje na rycerzy bojarów zachodnioruskich. Dopiero co został ten obrządek wprowadzony w Europie, ledwie kilkadziesiąt lat wcześniej pierwsza tego rodzaju znana uroczystość się odbyła na dworze cesarza Henryka III, który swojego małoletniego syna Henryka IV właśnie do roli rycerza w nowym obrządku pasował. I ten symbol jakby nowego wzorca cywilizacyjnego, cywilizacji łacińskiej, przenosi kilkadziesiąt lat później Bolesław Kędzierzawy na Ruś. To nie jest tylko misja, choć ta jest najważniejsza, duchowa, ta, o której myślał biskup Mateusz, ale to jest także misja cywilizacyjna. I ktoś powie, co za jakieś niepoważne skojarzenie, anegdota, prawda, zwykła koincydencja. Tak by było, gdyby nie to, że przecież przez następnych 800 lat Polska jakąś misję na wschodzie kulturową realizowała. Niech jej śladem będzie choćby zasięg kościołów gotyckich najpierw, a potem barokowych, rozsianych o 500-600 kilometrów na wschód od granic dzisiejszej Rzeczpospolitej. To jest ślad tej misji. Ślad nie tylko duchowy, ale ślad kulturowy. Ale są przecież inne ślady, które także trzeba docenić w perspektywie tego, co dziś obserwujemy dookoła siebie. Nie byłoby Ukrainy, nie byłoby Białorusi i nie byłoby Litwy, gdyby nie było tej misji. Ktoś znów może zapukać się w czoło i powiedzieć, no co za szalona teza. Oczywiście bracia Litwini, Białorusini, Ukraińcy mogą się śmiertelnie obrazić, ale nienacjonalistyczna historiografia wszystkich tych trzech krajów, a coraz częściej te jednak przykre uprzedzenia skrajnie szowinistyczne, które kształtowały część historiografii w tych krajach, no, schodzą, choć za wolno może, na plan dalszy. Otóż ta nienacjonalistyczna część historiografii w tych trzech krajach docenia coraz wyraźniej właśnie wkład tego wysiłku kulturowego, którego Polska, polskość była przynajmniej wehikułem, instrumentem. W takich przynajmniej kategoriach to interpretują, żeby nie uznać, że to Polska była źródłem tej zmiany, to uważają, że Polska niosła cywilizację zachodnią, europejską do tych krajów. A że trzymała ją tam przez kilka wieków, to wpłynęło na oblicze tamtej ziemi. Zmieniło to, co mogło być jednym wielkim państwem ruskim, jak było w wieku X, XI, państwem pięcio-sześciokrotnie ludniejszym od Polski, zmieniło w świat podzielony, w świat, w którym obok Rusi, tej, która centrum znajdzie w Moskwie, i o tym za chwilę na koniec powiem, pojawią się inne, alternatywne ścieżki rozwoju świata ruskiego. Te, w których właśnie będzie możliwa synteza
dziedzictwa pierwotnej Rusi, Rusi bizantyjskiej, z wpływami cywilizacji łacińskiej, z wpływami kulturowymi Europy. Myślę, że trudno bardzo przy poważniejszej refleksji zaprzeczyć znaczenie tego wysiłku i że na pewno ten wysiłek docenia się w Moskwie. Docenia się jako jedną z największych przeszkód dla imperialnego wzrostu i sukcesu, trwałego sukcesu imperialnej Rosji w Europie Środkowej. To, że wciąż Rosja o ten mur, a w każdym razie o tę przeszkodę, jaką stanowi praca kulturowa, duchowa Polski na obszarze między Morzem Bałtyckim a Morzem Czarnym, potyka się. I potyka się także współcześnie. Ale kiedy się ta nowa Rosja, Rosja po prostu zaczyna? I to jest niezwykła koincydencja. Zaczyna się dokładnie w tym momencie, kiedy biskup Mateusz pisze swój list. Bowiem w roku 1147, na co zwracam uwagę, po raz pierwszy w źródłach ruskich odnotowana jest nazwa Moskwa. I to niezwykle jest uderzająca ta koincydencja. Pierwszy tekst polski, polskiego autora poświęcony polityce, mówi o Rusi jako innym świecie, o zadaniu misji, która powinna być prowadzona, i w tym samym roku pojawia się Moskwa na arenie dziejowej. Jak się pojawia? Jurij Dołgoruki, jeden z młodszych synów Włodzimierza Monomacha, panującego w Kijowie, ważnego i poważnego księcia, znajduje swoje gniazdo na dalekiej północy Rusi, na peryferiach, można powiedzieć, świata ruskiego. W Suzdalu, Włodzimierzu, to były jego stolice. Ale w sposób charakterystyczny dla siebie, stąd jego przydomek, właśnie stąd, Dołgoruki znaczy ten, który ma długie ręce i potrafi nimi zabierać wszystko sąsiadom. W roku 1147 zabrał kupcowi Kuczko, o imieniu Kuczko, jego już długo uprawianą osadę nad rzeką Moskwą. Kuczkę zabił, a córkę Kuczki wydał za mąż za swojego syna Andrzeja Bogolubskiego. I w tym dostrzegam pewnego rodzaju syntezę imperializmu rosyjskiego. To nie jest imperializm eksterminacyjny. Zabić tylko tego, kto stoi na przeszkodzie, zabrać jego ziemię i asymilować resztę. Asymilować jak? Przez szczęśliwe małżeństwo. Córka Kuczki nieszczęsnego będzie rodzić kolejnych potomków Andrzeja Bogolubskiego, będzie rodzić wielki ród rosyjskiej dynastii panującej w przyszłości. Ale gdyby do tego się ograniczyć, do przypomnienia tego, że tak Moskwa przez lata była nazywana, Kuczkowo Polie, Pole Kuczki, że tak do dzisiaj w Moskwie nazywa się tę centralną część miasta, która rozciąga się od placu na Ubiance, tam gdzie znajduje się siedziba NKWD, KGB, a obecnie FSB, i tam gdzie tuż obok w restauracji spotykał się minister arabski z przedstawicielami służb rosyjskich, aż do murów Kremla, to właśnie nazywa się Kuczkowo Polie do dzisiaj, prawda, ta centralna część Moskwy. W takim nieformalnym, można powiedzieć, topograficznym opisie miasta, historycznym. Gdybym tylko oczywiście na tej anegdocie poprzestał, można by powiedzieć, przesada. Ale to nie Jurij Dołgoruki, który założył Moskwę, był prawdziwym twórcą jej początków. Dopiero jego syn, wspomniany przeze mnie Andrzej Bogolubski, podjął dzieło ojca w sposób jeszcze bardziej godny. Mianowicie on zdecydował się wyrżnąć wszystkich bojarów w swoim księstwie, likwidując ten ustrój, który panował w innych księstwach ruskich, bo Ruś do tego momentu nie była wcale Rusią totalitarną, autorytarną, Rusią, w której nie było wolności. Nie. Taką nową Ruś, w której nie ma towarzyszy księcia w drużynie, ludzi, z którymi może pić jak z równymi, bo to był symbol tej równości i wolności, prawda, wspólne biesiadowanie, ale w której jest jeden władca, a reszta to niewolnicy, taką Ruś zaczął dopiero organizować Andrzej Bogolubski. Piszą o tym nie polscy historycy, bo ci się tym nie zajmują, ale piszą o tym ruskie kroniki. I największy rosyjski historyk,
Wasilij Josipowicz-Kluczewski, historyk z przełomu XIX i XX wieku, moim zdaniem po dzień dzisiejszy najwybitniejszy historyk Rosji, właśnie w Andrzeju Bogolubskim wskazał pierwszego Wielikorusa, pierwszego Rosjanina, który ustanowił jakby nowy sposób funkcjonowania tej maszyny politycznej. Ale co robi jeszcze Andrzej Bogolubski? Andrzej Bogolubski decyduje się zlikwidować Kijów jako rywala swojego moskiewskiego ośrodka w walce o przewagę nad Rusią. I to nie najazd mongolski, jak jesteśmy przyzwyczajeni myśleć, zmienił tę Ruś, zniszczył Kijów, ale zmienił ją i zniszczył Andrzej Bogolubski w roku 1169. Podmówił kilkunastu innych książąt i doprowadził do zrównania z ziemią Kijowa. Mongołowie przyszli już na pustynię. W Kijowie nie było już soboru świętej Sofii, tego odbudowanego, który do dzisiaj podziwiamy. Wszystko zostało zrównane z ziemią przez księcia z północy. Na jego zlecenie on sam się do udziału w walce nawet nie pofatygował. Zorganizował tylko tę koalicję i zniszczył Kijów. Nie chciał w nim osiąść. Nie chciał zostać księciem kijowskim. On chciał być księciem włodzimierskim, suzdalskim i moskiewskim. I tak Kijów został jako główne miasto Rusi, pierwotnej Rusi, zniszczony przez Moskwę. I to jest początek tej rywalizacji, która trwa do dnia dzisiejszego. Rywalizacji o to, jaka Ruś przetrwa, która Ruś zdominuje za naszą wschodnią granicę ten inny świat. I w tej walce uczestniczyliśmy. Uczestniczyliśmy wcale nie tak nieefektywnie, jak niektórzy narzekają, jak niektórzy to krótkowzrocznie rozumieją, mówiąc, a po co była ta wschodnia polityka, skoro dzisiaj mamy granicę na Bugu i Sanie, a kiedyś była to granica na nie tylko Niemnie i czy Dźwinie, przepraszam, i Dnieprze, ale dalej jeszcze, aż po Berezynę. Nie, ślad tej polskiej pracy jest i nad Berezyną, i hen za Dnieprem. Tam, gdzie dzisiaj ścierają się wojska rosyjskie z wojskami ukraińskimi. To jest dziedzictwo Rzeczpospolitej. I z tego powinniśmy być dumni, a nie wstydzić się złych, marnych rezultatów naszej polityki, bo Rzeczpospolita stworzyła ogromne dzieło, stworzyła cywilizację wolności w środku Europy. Cywilizację, która trwała przez kilka wieków. To nie jest megalomania, to nie jest odwoływanie się do czegoś, czego nie było. To była oryginalna cywilizacja zbudowana na fundamencie chrześcijańskiej, łacińskiej kultury europejskiej. Ta, która daje nam powody do bycia dumnymi obywatelami Europy, ale dlatego dumnymi, że wnosimy do niej dziedzictwo tej obywatelskiej Rzeczpospolitej, wiecznej Rzeczpospolitej. Bardzo nie lubię numerowania. To jest jedna Rzeczpospolita. Bardzo bym nie chciał, żeby trzecią zastąpiła czwarta. Chciałbym, żeby była po prostu Rzeczpospolita, bo trzecia tak zwana Rzeczpospolita nie jest żadną Rzeczpospolitą. To widać po pogardzie dla elementarnego obywatelskiego rozeznania w sprawach wspólnych, jaką demonstruje ten rząd przy pomocy zaprzyjaźnionych mediów w sprawie, od której zaczęliśmy. Nie może być obywateli, których okłamuje się w ten sposób. Nie może być Rzeczpospolitej, w której podstawowa, zasadnicza relacja między władzą a społeczeństwem opiera się wyłącznie na kłamstwie. I dlatego myślę, że przywrócenie tego wzorca Rzeczpospolitej, tak głęboko zakorzenionego w naszej historii, jest czymś, co powinniśmy na różne sposoby robić. Pisanie historii jest jednym z tych sposobów, pewnie mało efektywnym. Na pewno inne, dużo bardziej efektywne. Podziwiam na przykład talent pisarzy historycznych, którzy potrafią w powieści odnowić zainteresowanie dziejami. I to nie tylko tymi najnowszymi, ale i bardziej zamierzchłymi. Nie znam tej autorki, znam tylko jej książki, ale na przykład to, co pisze pani Elżbieta Herezińska o czasach Piastów i o współczesnej Polsce, o Brygadzie Świętokrzyskiej w książce Legion, to właśnie moim zdaniem jest także znakomity sposób na odbudowę Rzeczpospolitej, na odbudowę tego poczucia ciągłości łańcucha pokoleń, w którym uczestniczymy i który obowiązek mamy przedłużyć.
z dumą i poczuciem zobowiązania. Ale do tego potrzebne są także filmy, potrzebna jest kultura masowa w innych, droższych niż powieści aspektach. O tym już mówiłem niedawno na spotkaniu w Amikusie, więc nie chcę powtarzać tych wątków, tych argumentów, ale chcę zwrócić uwagę na coś innego. Nie tylko na to, że musimy wygrać wybory, żeby odzyskać Rzeczpospolitą, bo to jest konieczny warunek, ale żeby wygrać te wybory, musimy znacznie bardziej wytężyć swoje siły właśnie w takich działaniach, które jeszcze przed wyborami są do podjęcia, mobilizując reprezentującą nas opozycję do silniejszego, skuteczniejszego, bardziej energicznego działania. I jeśli trzeba, wyręczając ją, jeśli sama nie jest w stanie na przykład zorganizować skutecznego protestu i bojkotu jednocześnie tych mediów, w których nie mam pojęcia, po co pojawiają się politycy Prawa i Sprawiedliwości. Po to, żeby się tam kompromitować? Po to, żeby tworzyć listek figowy dla tych telewizji? Nie mogę tego pojąć, a więc powinniśmy w tych miejscach, gdzie czujemy, że partia opozycyjna nie dość godnie reprezentuje Rzeczpospolitą, ale wciąż jest naszą nadzieją, powinniśmy jej pomagać. Powinniśmy pomagać nie partii opozycyjnej, tylko Rzeczpospolitej. Wszędzie, tak jak potrafimy. Bardzo Państwu dziękuję. Przepraszam, może mówiłem tak zbyt podniosłym tonem, ale no, wzburzony jestem tą dzisiejszą hańbą, nie pierwszą i na pewno nie ostatnią. Z punktu widzenia ciągłości dziejów Polski można powiedzieć niewiele nowego, powiedział Donald Tusk. Były takie karty w naszej historii, ale jednak kiedy się styka człowiek z tak podłym sowieckim kłamstwem, bo to już nie jest normalne kłamstwo polityka, to jest sowiecki typ kłamstwa. Taki zresztą, którego Donald Tusk dał już przykłady. Pisze o nich w książce Putin, źródła imperialnej agresji, gdzie jeden z tekstów osnuty jest na zeznaniu złożonym przez premiera Donalda Tuska w prokuraturze okręgowej warszawskiej w sprawie katastrofy smoleńskiej. Poziom kłamstwa w tej sprawie, jaki zademonstrował Donald Tusk, jest kłamstwem sowieckim, takim właśnie, jakie reprezentują tylko najlepiej wyspecjalizowani albo wytrenowani ludzie służb sowieckich. Broń Boże, nie twierdzę, że Donald Tusk jest takim człowiekiem służb sowieckich, ale opanował tę samą technikę kłamstwa w tym samym stopniu. Tylko że nie jest to powód do dumy, tylko powód do nas, dla nas, do wstydu, że jeszcze znosimy takiego premiera.